tym roku obchodzimy 77. rocznicę bitwy o Studzianki. W dniach od 9 do 16 sierpnia 1944 roku pod wsią Studzianki odbyła się największa bitwa pancerna z udziałem polskich czołgów. Aby uczcić to wydarzenie, Muzeum Oręża Polskiego imienia 1. Brygady Pancernej imienia bohaterów Westerplatte w Studziankach Pancernych zorganizowało rodzinny festyn wojskowy Studzianki w ogniu. Obchodzimy kolejną rocznicę bitwy o Studzianki. Szczególne wydarzenie w naszej historii, potężna bitwa z udziałem naszych czołgów i robimy wszystko, żeby jak najlepiej zapamiętać naszych czołgistów. Program dwudniowego wydarzenia był bardzo bogaty. Znalazły się w nim m.in. pokazy dynamiczne czołgów, statyczne wystawy, a także tematyczne stoiska. Można też było sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Gratką była możliwość obejrzenia i zwiedzenia czołgów, zarówno tych współczesnych, jak i zabytkowego czołgu T-34 wersja 76, który brał udział w bitwie o Studzianki. Dzięki szczególnej współpracy z 1. Warszawską Brygadą Pancerną mamy możliwość oglądania, jak widzimy w tle, czołgu Leopard 2 w najnowszej wersji PL. Niesamowita gratka dla sympatyków czołgów broni pancernej. Niestety ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku nie zobaczyliśmy widowiskowej rekonstrukcji bitwy. Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłym roku podczas jubileuszowej 10. edycji uda im się już zorganizować takie wydarzenie.